Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale i dzisiaj pokażę Wam, jak przez ostatni miesiąc czasu zmieniła się moja sylwetka, ponieważ przez ponad miesiąc nie trenowałem w ogóle siłowo. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc zacznijmy może od tego, dlaczego nie trenowałem i jak długo nie trenowałem. Ostatni trening siłowy zrobiłem 24 grudnia w Wigilię i od tamtej pory nie trenowałem. Robiłem jedynie takie ćwiczenia rehabilitacyjne jak rotacje zewnętrzne i tak dalej, natomiast nie było w ogóle treningów siłowych. Stało się tak z tego względu, iż raz, był lockdown, dwa, mam kontuzję barku, a więc fizjo też nie chciał, żebym się jakoś przeciążał. Poświęciliśmy ten okres na taką jakby regenerację tego barku i póki co jest lepiej, zobaczymy jak wrócę do treningów. I trzy, miałem mały zabieg, który i tak by mnie, w sumie i tak mnie wykluczył troszeczkę z treningów i dopiero teraz będę powoli wracał. Ok, a więc rzucę Wam tutaj mniej więcej, jak moja sylwetka prezentowała się w grudniu, to było około 20 grudnia na treningu. Weźcie pod uwagę, że to nagranie jest zrobione po treningu. Treningu ramion, co prawda, i nóg, ale tak czy siak ta sylwetka się lepiej prezentuje niż rano nadczo. Wtedy ważyłem około 80 kg. Na ten moment ważę 77,7. Dzisiaj rano się zważyłem i tak wskazała waga. Wrzucę Wam dla porównania, jak wyglądam teraz. Przez ten czas nie liczyłem także kilokalorii, natomiast byłem w lekkim deficycie kalorycznym i zrzuciłem około 2 kg. Przestałem także brać kreatynę, a więc ta masa ciała mogła także przez to troszeczkę spaść. Na pewno zrzuciłem troszeczkę tkanki tłuszczowej, ponieważ widzę to sam po sobie, ale z drugiej strony widzę też, że te mięśnie nie są tak wypełnione glikogenem, że troszeczkę pospadałem, szczególnie widać to na takich partiach, które mam, że tak powiem, najgorsze, czyli ramiona. Na ramionach widzę najbardziej, natomiast widzę także to po barkach, po klatce i po nogach, że, no, że po prostu nie trenuję. Jak Wy to oglądacie, to już prawdopodobnie wróciłem do lekkich treningów, ponieważ od 1 właśnie lutego zamierzam znowu trenować. Będą na początku jakieś takie leciutkie treningi góry, żeby za bardzo nie obciążać mojego core. Ta sylwetka, jak widzicie, nie zmieniła się diametralnie, a więc nie musicie się martwić, że nie macie dostępu do siłowni i nie możecie trenować i że wszystko to, co na sobie zapracowaliście, stracicie, no bo tak nie jest. Oczywiście zachęcam Was, abyście mimo wszystko, mimo że te siłownie są zamknięte, abyście robili jakieś treningi w domu, trochę się poruszali, ponieważ to też pozytywnie wpłynie na zachowanie tej tkanki mięśniowej i na Waszą ogólną kondycję. Tak jak wspomniałem, będę powoli wracać do treningów. Przejdę teraz w taki okres utrzymania lub lekkiej nadwyżki kalorycznej, ponieważ nie widzę sensu redukowania tkanki tłuszczowej na ten moment. Jestem na satysfakcjonującym mnie poziomie, więc świetnie. Czas się troszeczkę odbudować. Co więcej, teraz te materiały nie będą się pojawiać jakoś tak bardzo często. Sami widzicie, że teraz była przerwa około 2 tygodni. Ponieważ na tygodniu praktycznie cały czas pracuję, piszę jeszcze pracę licencjacką, a więc tego czasu mam realnie mało. Na treningi też nie chodziłem, więc za bardzo nie mogłem nagrać jakiegoś vloga treningowego. Dlatego też ostatnie materiały, które się pojawiły, były głównie nagrane w mieszkaniu. Aczkolwiek teraz postaram się, żeby był ten jeden film w tygodniu, natomiast nie chcę nic obiecywać, bo różnie może być. No. A więc cóż, to będzie tyle w tym materiale. Dzisiaj taki króciutki materiał, stricte informacyjny, co się będzie działo i także pokazujący Wam, jak nie treningi wpływają na sylwetkę. Także dzięki za oglądanie, życzę Wam wszystkiego dobrego, a my widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam.